Dobry. Miał być wczoraj dobry wieczór, ale się jednak nie udało. Bo pojechałem na zdjęcia, miałem coś nagrać, ale była generalnie lipa. I było ciemno i zimno i wiało i zdjęć fajnych też nie było. No, a dzisiaj będzie taka oto akcja. Tutaj do pojazdu właśnie wjeżdżają dwa takie rejestratorki od Mio C330. Jeden do przodu, jeden do tyłu. Tutaj mamy gniazdeczko 12 V, więc nie będzie tutaj problemu. Tutaj trzeba jakoś tylko sprytnie ogarnąć kwestię tego zasilania i montażu. No a z przodu, no to zobaczymy, jak tam sprawę ugryziemy. No to bebeszymy. Tutaj już mniej więcej rozebrane z pierwszego. No plan jest taki, żeby stąd wydobyć to zasilanie. I gdzieś może kabelek przepuścić tutaj tędy. Ale czy to się uda, to dopiero zobaczymy. To jednak zmiana planów. Wygląda na to, że będzie można się tam w rogu przebić. W tym miejscu będzie trzeba po prostu ten plastik tylko odgiąć w dół i tam powinno się zrobić miejsce na przeciągnięcie zasilania do rejestratora. No, tak spróbujemy to za chwilkę zrobić. No, koncepcji wiele, ale trzeba właśnie wybrać tą najwłaściwszą. Jaki rozbiera auto! Ha, no to jednak się udało tą metodą wspomnianą wcześniej. Tam kabelek sobie wchodzi, całkiem schowany. Przelatuje sobie tutaj dołem i dalej sobie idzie tu po całej skrzyni nagrzewnicy. Tu jest przyciągnięty przez taki pod tym plastikiem od wyłącznika airbagu dla pasażera. No i tutaj już sobie poleci dalej słupkiem. Tutaj zamontowane, tutaj wsadzone pod sufitkę. Tutaj lekko otworzone słupek A. I tutaj kabelek i już sobie zjedzie na dół. No to po lekko ponad godzince mamy wszystko złożone na miejscu swym. Jest, myślę, w miarę estetycznie. Koncepcja mocno wstępna. Tutaj wygląda tak. Ładowarka. Tutaj pójdzie w dół. Tutaj trzeba jakimś pilotem wyciągnąć. Puścimy kabelek tędy. Tutaj przepustem. Ten plastik się zdemontuje i tutaj będzie zamocowany rejestrator. Co prawda był pomysł tutaj na to, ale żeby po prostu podstawkę, która jest rejestrator do naklejenia na taśmę, żeby ją przywiercić i zamocować to na kołku, ale tak myślę będzie lepiej. Ten przepust wygląda, że ma po prostu, że ma miejsca dość dużo, także myślę, że się uda to spokojnie przeciągnąć. No to tak, moi drodzy, w sumie chyba zeszło z 3 godziny, bo jeszcze była w międzyczasie przerwa obiadowa i mamy zrobione, a wygląda temat tak, finalnie. Rejestrator, ten plastik trzeba było zdjąć, on się trzyma na raz, dwa, trzy, czterech zapinkach. Tutaj jest przepuszczony kabel przez przepust, oryginalny, fabryczny. Metodyka, tutaj od tej strony pakujemy najpierw tutaj tryta. Trytką łapiemy wtyczkę i przechodzi. Tutaj kabel jest cały zawinięty w gąbeczkę akustyczną, ale to nie mam tutaj więcej, to Wam nie pokażę. Taka jak do samochodów. Tutaj sobie leci kabelek w dół. Ten plastik trzeba odpiąć, tutaj jest kołek wyciągany. I całość można odgiąć na tyle, żeby się tam dostać. Ta wnęka wychodzi razem z tym, to należy podnieść
tą część do góry i to wychodzi w bok. No tutaj jest troszkę taki, że tak powiem, ten plasticzek odgięty, ale myślę, że to nie będzie stanowiło żadnego dramatu. Tutaj trzeba było zastosować podkładkę taką, żeby się przyssawka złapała i to jest ten Mio C330, a z przodu finalnie już mamy też wszystko poskładane, także tutaj mamy też rejestratorek i wydawać by się mogło, że to jest metoda optymalna całego montażu, jaką sobie można tylko wymyśleć. Śmiga. Zobaczymy, czy jeszcze drugi działa. No działa. Działa, działa. To jeszcze trzeba sobie zrobić ten. Miałem mówić, że zaraz sobie jeszcze trzeba zrobić miniaturkę, ale to sobie miniaturkę zrobię zaraz. Także podobało się. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.